Oto mój zielony sok z warzyw, z pietruszki, szpinaku, imbiru, z przepisu doktor Dąbrowskiej. Bardzo często go robię. W ciągu tygodnia 2-3 razy piję taką jedną szklaneczkę. Na wzmocnienie organizmu, na zebranie witamin, że tak powiem. Bomba żelaza znajduje się w tej szklance. Polecam dla Was też również. Dobry jest na lato, dobry jest na zimę. W każdej porze roku można go właśnie bardzo fajnie, łatwo, szybko zrobić. Zapraszam, smacznego! Cześć, witam Was w moim kolejnym odcinku Ewa w Turcji. Zapraszam Was na zrobienie koktajlu, zielonego koktajlu. To jestem ja. Ze szpinaku, pietruszki zielonej, imbiru. Jest to koktajl, zielony koktajl doktor Dąbrowskiej. Czasami robię dietę doktor Dąbrowskiej, ale tylko czasami. Nie można też cały czas, tak? Potrzebny jest nam blender. Ja mam taki blender ręczny. Do tego pojemniczek na zrobienie koktajlu. Niestety nie mam takiej specjalnej maszynki. W takim czymś też można. Przygotowujemy teraz warzywka do naszego koktajlu. Do naszego dania przygotowałam już warzywa, umyłam szpinak i pietruszkę. Nie będę robiła dużo, będę robiła tylko na jedną osobę. Wszystkie składniki, imbir już też pokroiłam. Wszystkie składniki daję do jednego pojemniczka, do tego daję imbir. Imbiru nie daję dużo, dlaczego? Bo ja za bardzo za imbirem nie przepadam. Ja do takiego pojemnika jeszcze daję trochę odrobinę wody. Później i tak tą wodę będziemy jeszcze raz dodawać i zaczynamy blendować. Blenderem będziemy blendować. Zanim zblenduję taki soczek, jeszcze sobie tutaj obkładam nasz pojemnik folią przeźroczystą. Można folią aluminiową, dlatego że jak włączymy nasz blender, żeby nam nie chlapało wszędzie. I zaczynamy. Uważam, że już jest dobry. Otwieramy naszą folię. Jeszcze był tam jakiś listek, się znalazł. Taki napój można wypić na zimno. Można wsadzić do lodówki. Ja bardzo lubię. Z kostką lodu na przykład w lecie jest idealny po prostu. Albo na świeżo, na teraz, jak już jest gotowy. Proszę bardzo. Mój koktajl. Zielony koktajl z przepisu Pani Dąbrowska jest gotowy dla Was też. Uważam, że będzie bardzo dobry, jeżeli go zrobicie, jeżeli spróbujecie. Można dodać też cytrynę. Ja cytrynę natomiast nie dodaję cytryny. Zależy mi właśnie na mega dawce żelaza, która mi jest bardzo potrzebna do życia. Mam nadzieję, że Wam też będzie smakowało. Szybki, prosty przepis i naprawdę po wypiciu tego nie czujecie głodu. Zapomnijmy o polubieniu mojego kanału. Do zobaczenia!